Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na rynku New Connect. Na kolejnym debiucie dzisiaj bohaterem jest spółka Betonmax Polska. Firma prężnie działająca w branży budowlanej, zarówno zajmująca się produkcją, jak i handlem, a także różnymi innymi usługami, w tym montażowymi. Firma o długiej tradycji rynkowej, która mamy nadzieję nadal będzie prężnie się rozwijać już przy pomocy naszego rynku kapitałowego. Przedstawię naszych dzisiejszych gości. Jest z nami pan Lech Pasturczak, szef Rady Nadzorczej, postać już znana na polskim rynku kapitałowym. Pan Grzegorz Muszyński, prezes zarządu spółki oraz pan Piotr Kurczyński, członek zarządu Betonmax. Uprzejmie proszę teraz pana Lecha Pasturczaka o parę słów. Chciałbym krótko tylko powiedzieć, że serdecznie podziękować wszystkim akcjonariuszom, którzy uwierzyli w nasze akcje i my ze swojej strony na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby byli zadowoleni. Są uczelni przesłanki, właśnie wejście na giełdę bardzo w tym nam pomoże. Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować naszemu głównemu akcjonariuszowi w firmie Betonmax Noise. Dzisiaj nie mógł z nami być szef tej firmy, z którym budowaliśmy jako całą firmę, pan Wolfgang Scheurer, którego chciałem serdecznie pozdrowić. I może powiem jednym zdaniem po niemiecku, ponieważ ogląda transmisję, która jest bezpośrednio przez ten, że pozdrowię go po prostu. Wolfgang, na tym chciałbym zakończyć moje krótkie przemówienie i jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Teraz proszę pana Grzegorza Muszyńskiego, Państwu. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w tym szczególnym dniu dla spółki Betonmax Polska. Debiut na rynku New Connect jest ważnym wydarzeniem w dotychczasowej historii firmy, która w tym roku obchodzi jubileusz 15-lecia działalności. Otóż, Szanowni Państwo, w kwietniu 2010 roku nastąpiła zmiana prawna działającej wówczas spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Rozpoczęliśmy działania zmierzające do wprowadzenia akcji spółki na rynek giełdowy. Nie będę ukrywał, że dla nas rynek New Connect jest tylko etapem w drodze do głównego celu, jakiśmy sobie zaplanowali od samego początku, czyli udział na głównym rynku giełdy papierów wartościowych, do którego oczywiście będziemy nadążyli. Branża, w której działa Betonmax, to szeroko znana branża budowlana, która jest trzecim co do wielkości sektorem gospodarki, przemyśle i handlu, która w ostatnich miesiącach, jak pewnie większość z Państwa dobrze wie, nie notuje najlepszych wyników czy opinii. Właśnie brakuje coraz liczniejszych głosów, że najgorsze budowlanka mamy za sobą i my też na to bardzo liczymy. Tym bardziej cieszy nas fakt, że w tym trudnym okresie tak wielu inwestorów doceniło nasz potencjał i uwierzyło w to, co robimy, zainwestując swoje pieniądze, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dla nas obecna pozycja na rynku jest wynikiem działania wielu osób, stąd z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim obecnym akcjonariuszom Radzie Nadzorczej, a także wszystkim pracownikom firmy Betonmax Polska. Słowa uznania kieruję zarówno do tych, którzy obecnie stanowią o sile spółki, jak również do tych wszystkich, którzy przez ostatnie 15 lat tworzyli jej potencjał. Dzięki tym wszystkim osobom jesteśmy tu dzisiaj i możemy się cieszyć z debiutu na rynku New Connect. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Jeszcze raz gratuluję debiutu na rynku New Connect i życzę szybkiej drogi na główny pakiet giełdy, ponieważ jesteśmy przekonani, że taka Państwa spółka jest warta. W tej chwili
moment kulminacyjny przed nami, wręczenie statuetki honorowego dyplomu, który będę miał Państwu przyjemność przekazać. Jak w budownictwie, ochrona środowiska, przemysł,
rynki handlowe, usługowe, biurowe, czy nie tylko ta najbardziej znana obecnie w branży dziedzina infrastruktura budowa mostów i mieszkaniówka, tylko też inne sektory budownictwa, które mają, można powiedzieć, prawie zaawansowane technologiczne rozwiązania czy projekty, gdzie nasze produkty na pewno znajdują tam zastosowanie. Najbardziej prężnie rozwijającym się segmentem w firmie jest dzierżawa sprzętu. Wynika to między innymi również z tego, że firmy w ostatnich czasach niechętnie dokonują zakupu sprzętu, wolą dzierżawić zewnętrznej firmy, nie generować kosztów i związanych z magazynowaniem i utrzymaniem tego sprzętu. Tu głównym jest wiodącym produktem jest nasz autorski produkt system zabezpieczenia zabezpieczenia, służący do zabezpieczenia pracy na wysokości. Spotkaliście Państwo z kampanią medialną sygnowaną hasłem Szanuj Życie, która dość często pojawia się w mediach. To bardzo ważna kampania i na pewno przyrok do tego z sobą niesie, jednak statystyki w Polsce są nadal dość smutne. Średnio w ciągu 3-4 ostatnich lat w Polsce po 20 osób na budowach zdaje te 3 dni wypadają się problemy, więc jest dużo jeszcze zrobienia w tym zakresie. Na pewno tutaj traktujemy się jako lidera w zakresie tych dostawnych zabezpieczeń. Pod względem ilości klientów i grup obecnie na 200 budowach dostarczanych zabezpieczenia. Żeby nie było tak pesymistycznie, to zdjęcie główne pochodzi od tutaj z rynku krajowego, więc istnieją już budowy, które wyglądają tak, jak powinny wyglądać i takie budowy na pewno zrobią się nie stanie. Wprowadzając te zaawansowane technologie i rozwiązania, które były znane na rynku zachodnim, a coraz częściej i krajowym klienci Italii, wniosło za sobą pytania i obawy o zastosowanie takich rozwiązań. Stąd podjęliśmy decyzję o szkoleniu własnych ekip montażowych, które profesjonalnie zastosują te produkty, zamontują je i wezmą za to odpowiedzialność, co też pozwoliło nam rozwinąć bardzo ten segment działalności, jak jest montaż własnych produktów i technologii. I właśnie to, że braliśmy od początku projektu udział od projektowania doradztwa technicznego, opracowania projektu wykonawczego, montażu, serwisu, staliśmy się solidnym partnerem dla wielu klientów, co przełożyło się na ilość inwestycji i udział w praktycznie największych kluczowych inwestycjach, jakie w ostatnich latach były na naszym rynku krajowym. Firma Betomax bierze też czynny udział w wszelkiego rodzaju szkoleniach, wystawach, konferencjach, bo to jest jakby nasz główny kanał promocji i dotarcia do kadry naukowej, projektowej, bo od tych ludzi zaczyna się jakby wdrażanie nowych rozwiązań, nowych technologii, nowych pomysłów, które potem znajdują odzwierciedlenie w projektach i na budowach. Oprócz tego oczywiście bierzemy czynny udział w tego rodzaju konkursach. Ostatnią taką nagrodą firma uzyskała to 100 Builder 2013, 5. edycji konkursu miesięcznika Builder za produkt roku w zakresie sprzętu, ten system zabezpieczeń na krawędzi sekumacji. Oczywiście ten postęp firmy powodował, że i rozwój firmy powodował, że rozbudowaliśmy własną sieć sprzedaży, dział techniczny, a w ostatnich latach stworzyliśmy dział realizacji zamówień, co było wynikiem ilości zleceń na wykonawstwo. Jak również stworzyliśmy dział projektowo-technologiczny, który już od roku był przygotowany jest właśnie do uruchomienia tej produkcji, robienia dokumentacji projektowej własnych rozwiązań. W ostatnim czasie robiliśmy też dział eksportu. Powoli firma zaczyna szukać klientów poza granicami naszego kraju. Mamy już klientów pierwsze realizacje z Kazachstanu, Ukrainy, Rosji, Rumunii, Słowacji, a ostatnio na budownictwie i Łotwy. Także próbujemy też działać poza granicami naszego kraju. Państwa, to co nas wyróżnia na tle innych firm i jak oceniamy swoje przewagi wobec konkurencyjnych, to uznana marka, która że tak powiem, ma 50-letnią tradycję na rynkach zachodnich, konkretnie w Stanach Europie, ale w tym całym świecie. Szeroka oferta handlowa, czyli jesteśmy na budowie od fundamentów, tak powiem, od pierwszej fazy realizacji obiektu po etapy końcowe. Zaawansowane technologie, czyli skupiamy się na rozwiązaniach, które przyspieszają realizację,
pozwalają realizować inwestycje w trudnych warunkach atmosferycznych czy pogodowych. Duży nacisk kładziemy na jakość, no, niestety wprowadzając te nowinki, rozwiązania technologiczne musi być poparte odpowiednią gwarancją, jakością badania. Elastyczność, czyli nasza oferta jest bardzo szeroka, co pozwala nam w zależności jaka jest koniunktura na rynku, czy to jest infrastruktura, czy to jest ochrona środowiska, skoncentrować nasze działania na danym segmencie budownictwa, który w danym momencie jest taka na topie. Duża liczba odbiorców, na dzień dzisiejszy pracuje z nami ponad 2000 firm. W tym kraju także trudno znaleźć jakieś firmy, które liczą się na rynku budowlanym, a nie mają betonaksu czy betonaksu rozwiązań. No i doświadczenie na krajowym rynku z klientami 15 lat to już wypracowana pozycja i gwarancja, że jeśli wchodzimy na realizację, to klient wie, czego może się spodziewać. Jeśli chodzi o szanse spółki, jak my postrzegamy rynek i kolejne miesiące i lata, to oczywiście, tak jak powiedziałem w przedmowie, działamy w branży budowlanej, tutaj nie da się uciec od tych wszystkich głosów i tendencji związanych z budownictwem, z mieszkaniówką, z artykułami, drogami, ale budownictwo to nie tylko budownictwo mieszkaniowe, drogi, autostrady, ale też energetyka. Sprzyjam Państwu jeszcze o wielu miliardowych kontraktach w tym segmencie. Inwestycje kolejowe, które kolejne lata mają przyczyny układy finansowe na ten cel i to oczywiście może się z tym przebudować, budowa nowych obiektów, może nie jedynie cel infrastruktury, tak jak w przypadku inwestycji Łódź Fabryczna, gdzie jest dworce, tutaj jest 16 metrów pod ziemią, czyli to jest potężna budowa, żeby to rozwiązanie wdrożyć. Ochrona środowiska. Ostatnio ruszyły inwestycje ze spalarniami odpadów w Polsce, bo po prostu około 20 takich spalarni, żeby jakby móc przerobić te wszystkie odpady, które Polska wytwarza, to mówi się, że powinno być spalarni powstać około 20, wtedy byśmy nie zaświęcali sobie lasów i środowiska. Na razie już są pierwsze inwestycje w Kraków, Poznań, Białystok. Oczywiście nadal mnóstwo jest wybudowane czyszczone ścieki, gdzie mamy czas do 2015 roku, żeby się z tego wywiązać. Zobaczymy, jak to będzie. No i są jeszcze projekty związane z budową składów z odpadów, które też na razie gdzieś tam są na boku, ale to nas w najbliższym przyszłości na pewno czeka. Budownictwo kubaturowe oczywiście widać nawet po Warszawie, jeśli wyborców nadal jest dużo powiedzmy na powierzchnie biurowe, centra handlowe. No i takim ostatnim elementem, który teraz ostatnio staje się bardzo popularny, to jest budownictwo ekologiczne. Staje coraz więcej budynków w tak zwanym systemie oceny LED. Firma Betomax spełnia wymagania i może być czy podwykonawcą, czy dostawcą produktów na tego typu inwestycje. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, wdrażanie tych nowych technologii i rozwiązań poparte jest różnymi rodzajami dokumentami. Firma posiada szereg znaków towarowych, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, nawet własne wynalazki, także staramy się nie tylko te nowinki, które powstają najczęściej gdzieś tam na zachodzie, ale też same rozwiązania własne wdrażać. To wszystko jest poparte szeregiem dokumentów, aprobat, certyfikatów i otwarte w Europie bez granic. Można sobie do Niemiec, Szwajcarii kupić jakiś produkt, przywieźć na nasz rynek krajowy, to jednak zastosowanie takich rozwiązań wiąże z sobą odpowiednie kroki prawne, ustawa o wyrobach budowlanych, inne rozporządzenia, które generują dużo czasu i nakładów finansowych, żeby taki produkt mógł zostać zastosowany. Tu firma dość duże nakłady finansowe na ten cel przeznacza i to nam daje tą przewagę, że nie szczędzimy środków na badania, aprobaty, certyfikaty, atesty. To też jest gwarant, że te produkty, które staramy się wdrażać i wprowadzać, są poparte jakąś wiedzą, jakimiś analizami. Szanowni Państwo, to co nam nie przyświecało w nas w najbliższych miesiącach i latach, to przede wszystkim zmiana charakteru działalności firmy z handlowo-usługowej na produkcyjno-handlowo-usługową, co wcześniej powiedziałem. Pozwoli nam to przede wszystkim przejąć tą produkcję, którą żeśmy usługowaną naszych dostawców, podwykonawców na własne rzeczywiście podwórko, gdzie mamy tą strefę ekonomiczną i pozwoli nam to
pory możecie czerpać z tej produkcji. Poza tym uzyskamy zdolność do wytwarzania coraz to nowszych rozwiązań i produktów w własnym zakresie. To, co już powiedziałem, wykorzystamy potencjał strefy ekonomicznej, która do 2020 roku daje dość duże profity do odliczeń z produkcji. Kolejnym jakimś naszym celem jest optymalizacja obsługi logistyki. Do tej pory firma się też prężnie rozbudowywała i mamy różne magazyny w tak zwanych różnych miejscach. Chcemy to też jakby sprowadzić do jednego miejsca, z pozwoleniem lepiej obsługiwać klientów i świadczyć lepsze obsługi logistyczne, bo krótkie dostawy są dla nas też bardzo ważne dla naszych klientów. Oczywiście rozwój sieci sprzedaży, mamy też plan budowy kolejnych magazynów i biur regionalnych z ich wyposażeniem. No i na pewno firma w najbliższych latach koncentrowała się będzie na tych zaawansowanych rozwiązaniach, technologiach, bo w ciągu ostatnich kilku lat myślimy, że to jest nasza przyszłość, na tym czym wszelkie działania. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to proszę. Jeśli nie, jeszcze raz bardzo dziękuję. Zapraszam do inwestowania.